na różnego rodzaju stanowiska, bardzo wysokie, powoływano burmistrza Łobrzenicy, burmistrza Wyżyska, byłego wójta Szydłowa, że o innych osobach już nie wspomnę. Zachowajmy więc pewien dystans i spokój, bo podkreślę to, liczą się kompetencje i nie dyskryminujmy osób, które takie kompetencje posiadają. Wiceprezydent Piły Krzysztof Szewc i przewodniczący Rady Miasta Rafał Zdzierela podkreślali, że nie mają wpływu na obsadę stanowisk. Jedynym kryterium powinny być kompetencje kandydata, a ewentualna decyzja o zatrudnieniu Kazimierza Sulimy w Miejskim Zakładzie Komunikacji należeć będzie do prezesa miejskiej spółki. Były starosta Pilski przyznał, że złożył podanie o pracę do MZK, ale odpowiedzi do dziś nie otrzymał. Przypomnijmy, w minioną środę Grzegorz Piechowiak z Polska Razem zwołał konferencję, podczas której zarzucił Platformie Obywatelskiej kupczenie stanowiskami. Przekonywał, że od najbliższego poniedziałku na kierowniczym stanowisku w pilskim MZK zacznie pracować były wicestarosta Pilski.